Cześć! W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić kolory na czarno-białe. Powiesz pewnie, że to prościzna, ale to dopiero początek, dzięki któremu będziemy mogli mieć większą kontrolę nad kolorami i potem je zmieniać. Zapraszam! No to zabierajmy się do pracy. W Photoshopie jest kilka sposobów na to, żeby zmienić kolorowe zdjęcie na czarno-białe. Możesz na przykład w menu okno wybrać dopasowania i tutaj taką ikonkę czarno-białe. I uwaga, uwaga, voilà. No i możesz sobie pomyśleć, no to po robocie, ale chcę Ci jeszcze zwrócić uwagę na to, że sterując tym suwakiem możesz zwiększać albo zmniejszać nasycenie poszczególnych barw. Podobną funkcję ma tutaj ta łapka. Kiedy na nią klikniesz, zamienia się w pipetę i najeżdżając na przykład tutaj na to jabłko, które jest czerwone, klikasz myszą, przytrzymujesz i podobnie możesz sterować w prawo i w lewo. A teraz pokażę Ci jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Przejdźmy teraz do drugiego przykładu, bo chcę Ci pokazać pewną bajerę. Klikamy sobie tak samo jak wcześniej w dopasowania, czarno-białe i tutaj klikamy tą tintę. W kwadraciku obok wybieramy z próbnika kolorów taki kolor, który nam się podoba. No niech to będzie taki blado-niebieski. W ten sposób zamieniliśmy kolor tego atramentu w wodzie na taki, który nam się podobał. To nie wszystko, bo wybierając na przykład tę łapkę, również masz wpływ na nasycenie tych poszczególnych elementów. Taka bajera na koniec czasami się przydaje. Dzięki za ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!